Panie prezesie, ja wiem, że taka analiza na gorąco nie zawsze jest trafna, ale często właśnie pokazuje te emocje związane z turniejem. Dlatego jakby pan tuż po tej końcowej syrenie miał powiedzieć, jaki to był turniej dla rekordu Bielsko-Biała, poza tym, o czym wszyscy wiemy, że nie udało się z tego zrealizować celu numer jeden. No był to na pewno emocjonujący turniej. W zasadzie każdy mecz dostarcza emocji. W pierwszym meczu przegrywaliśmy, odwróciliśmy losy meczu, wygraliśmy z drużyną szwedzką 7-2. No decydujący był mecz drugi z Węgrami, z węgierską drużyną. No tu na pewno rozczarowanie. Myślę, że w sumie, jeżeli chodzi o układ czysto futsalowy, to jednak mimo wszystko zagraliśmy w tym meczu poprawnie, dobrze. Natomiast no, różny zbieg okoliczności, no, przede wszystkim kontrowersje sędziowskie, no, zaważyły o tym, bardzo problematyczna pierwsza bramka, o tym, że tych emocji było bardzo dużo, a sprawiedliwości znacząco mniej. Cele biły awans, no i sytuacja była jak na drugi mecz, mamy ten finał falada, no i kiedy nie wygramy ten mecz, był teraz ten sytuacja, jak musimy wygrać, no. Ale generalnie, bo ja brak antena do Polska, ja wiem teraz, somos en Esmiana, vio bardzo dobra ten trzy meches de la NAP, vio bardzo dobra, vio trzy meches do wysoki poziom, jak recordu. I teraz, dame, ten sytuacjas i musimy reagować ten sytuacjas, no? I to jest zadowolony, bo ten, myślę, że ten turnieju będzie pomógł dużo. Po tym drugim meczu, gdzie jakby wiedzieliśmy, że nie mamy szansy już awansować, chcieliśmy pokazać, że my tu nie przyjechaliśmy sobie już potem, tylko nie wiem, ktoś może powie odpoczywać, no już nas wszyscy skreślili. My pokazaliśmy, wydaje mi się, dzisiaj dobry futsal, tak jak powiedziałem, na pewno zawzięty. Słabszy moment był pod może straconej tej bramce, ale suma summarów 1-1, mieliśmy też jeszcze swoją sytuację na 2-1, mogło się to skończyć. Ja ogólnie jestem zadowolony bardzo z drużyny i wiem, że właśnie takie mecze, gdzie ktoś powie, gramy o nic, my zawsze gramy o wszystko. Co my zapamiętamy z tego turnieju? Walczący rekord, słabe sędziowanie, no i tych młodych zawodników, Iwanek i Krzępek zagrali w Lidze Mistrzów. Tak szukamy pozytywów. Zawsze ja próbuję być pozytywny, no i też wymagająca, no bo idziemy teraz na szanę i tylko pozytywne i tak nie mamy cel i to jest bardzo dobra, no. Tak, ten mecz specjalny, bardzo zadowolony Iwanek, bardzo dobra mecz, na pewno. Miło Szczępek, serio, super mecz, bardzo dobra. Dobra zawodnik, młody zawodnik, rekord zawodnik. Tu pewna odwaga trenera i uważam, że tylko przyklasnąć, że wychowankowie w tak w sumie prestiżowym meczu wychodzą na parkiet i jak widać spisują się dobrze, bo Iwanek zaliczył kilka naprawdę bardzo dobrych interwencji. Przy bramce, no, w mojej opinii, no, nie miał większych szans. Natomiast jeżeli chodzi o Miłosza Krzępka, patrząc również na rocznik 2004, to naprawdę fajnie, że zadebiutował w takim właśnie meczu. Pogratulowałem mu występu i był naprawdę tak młodzieńczo zadowolony. Szkoda, że nie zagrał trzeci nas bramkarz Mura. To już byłoby aż za dużo eksperymentów, ale naprawdę też myślę, że pokazałby swoją klasę. Jak byś podsumował cały ten udział w turnieju dzisiaj? No właśnie, graliśmy już tylko o to, żeby zająć drugie miejsce. Jednak rozczarowanie, czy już troszkę może była analiza, żeby troszkę na chłodno podejść do całego tego turnieju? Nie, no, na pewno jesteśmy rozczarowani, bo przyjechaliśmy tu awansować. To był cel numer jeden i dzisiaj tak naprawdę mogliśmy tylko pokazać, wyjść z twarzą z tego, bo po drugim meczu już kończy nam się tak naprawdę turniej, ale dzisiejszy mecz pokazał, że my byliśmy w tych trzech meczach. Te trzy mecze tak naprawdę były dla nas istotne. Szkoda, bo analizując mecz ten drugi, wiedzieliśmy, gdzie popełniliśmy błędy, nie było ich dużo. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie drugie, dzisiaj też uważam niezłe. Oczywiście oglądniemy go na spokojnie, będziemy go analizować, ale uważam, że to był dobry turniej. Niestety zaważyły detale, w których znowu gdzieś tam przegrywamy. W zasadzie historycznie to był nasz drugi rezultat w tych dotychczasowych występach w Lidze Mistrzów. Bo do tej pory tylko raz w Rydze na poziomie Minor Round udało nam się wygrać, dwa mecze, jeden zremisować. Tak, do tej pory to mieliśmy rezultaty. Jedna wygrana, dwie porażki. Tutaj wygrana, remis i porażka. W związku z powyższym drugi rezultat w historii. Nie udało się awansować do Elite Round. Gdyby był jeszcze układ taki sprzed
bodajże z 2014 roku, gdzie dwie drużyny awansowaliśmy, to dzisiaj byłoby święto. Nie wiem, czy się panu do końca podoba, jak UEFA układa te koszyki, te turnieje, że mamy dwie ścieżki, jedną z trzema zespołami awansującymi. Absolutnie nie szukam teraz usprawiedliwienia, dlatego że rekord nie awansował, ale tak czysto sportowo mamy tutaj w szerszym gronie takie przemyślenia, że może jednak podzielić to wszystko po równo. To w ogóle nie ma, tu nie ma nad czym dyskutować. Ta formuła, powiem tak wprost, jest beznadziejna, irracjonalna, niezrozumiała, podjęta chyba w jakimś bardzo wąskim gronie, że z jednej grupy awansują trzy drużyny, z drugiej tylko jedna. Jest oficjalny ranking. Przypomnę, byliśmy w tym rankingu na 12 miejscu. W związku z powyższym to, że zostaliśmy tak dziwnie rozstawieni, musieliśmy grać w takiej grupie, w jakiej graliśmy. Uważam, że z każdej grupy powinny awansować dwa zespoły. Dzisiaj byśmy się z tego po prostu cieszyli. To nie może być tak, że jedna akcja, dwa lata temu też podobnie było, jedna akcja zadecydowała o tym, że nie mieliśmy później szans w dalszych rozgrywkach. Tutaj było podobnie. Zła decyzja, błąd sędziowski, brak VAR-u. No powoduje, że no nie awansujemy dalej. I to właśnie jest związane z tą formułą. A szerzej rzecz ujmując, powiedziałbym tak, stop formule turniejowej. No to jest po prostu też już taka rzecz archaiczna, bym powiedział. Łatwo będzie teraz wrócić do tej ligowej rzeczywistości i zapomnieć o tym całym takim tygodniu z Ligą Mistrzów. Znaczy musimy na pewno szybko zapomnieć o przegranej, aczkolwiek o grze. To ta gra musi być powtarzalna w każdym meczu teraz i ta wola walki w defensywie, którą pokazaliśmy, bo my prowadzimy w większości grę, ale przyjdą takie momenty, gdzie rekord może będzie musiał bronić, będzie musiał pokazać, że w defensywie, nie tylko w ofensywie. I tam po tym turnieju jestem pewny, że jesteśmy gotowi na to, żeby oddać nie tylko się dobrze na boisku i to tylko mówić, tak? Tylko tak jak w tym turnieju to pokazaliśmy. Nasza cel jest, wracamy tutaj. Najlepsza jest, kiedy wracamy, będziemy lepiej.